Powszechna Księga Cenzury i wznowienie ją po wielu latach w 2015 w formie jednego tomu tylko. Wielka Księga Cenzury PRL w dokumentach zawiera w sobie dwa rodzaje materiałów dowodowych związanych z funkcjonowaniem cenzury jeszcze w czasach komuny, czyli PRL-owskiej. Pierwszy rodzaj to jest przepisana przeze mnie w bardzo wypełnionych ryzykiem okolicznościach czy warunkach w czasie mojego 18-miesięcznego pobytu w tym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zbiór instrukcji cenzorskich, które składały się z dwóch rodzajów, z dwóch typów tego typu, tych instrukcji. Jeden nazywał się zapisem, a drugi zaleceniem. Zapis to inaczej można powiedzieć zakaz. Zakaz publikowania pewnych treści, pewnych informacji na jakiś temat, a zalecenia to było raczej takie próba zasugerowania przez kontrolujących te teksty przysyłane z redakcji radców, zasugerowania autorom zastąpienia jakichś niekorzystnych, usuniętych treści jakimś prawda, nakierowaniem na poruszenie jakiegoś tematu w sposób właściwy oczywiście. Druga część natomiast tej książki to są 3/4, bo ta przepisana przeze mnie księga zapisów zaleceń nazwana swojego czasu, bardzo dawno temu, przez Leopolda Ungera podczas mojego spotkania z nim w Paryżu bibliocenzorską, stanowi zaledwie 1/3 obydwu tych publikacji, tej wcześniejszej z 1977 roku Czarnej Księgi Cenzury PRL i tego właśnie najnowszego wydania. Natomiast 3/4 to są oryginalne dokumenty, które zabrałem ze sobą, a nie przepisane, tylko oryginalne dokumenty, nad których sporządzeniem zbioru, których pracowałem bardzo długo, przez cały ten okres pobytu, 18-miesięczny okres pobytu w tym urzędzie, w intencji takiej, żeby one stanowiły najbardziej reprezentatywny zbiór dowodów materialnych, dowodów, jak funkcjonuje ten urząd w tamtych czasach, jak funkcjonował. Ale również drugim bardzo ważnym powodem było to, co odkryłem podczas tych 18 miesięcy współpracy tego urzędu z cenzurą wewnętrzną funkcjonującą w samych mediach, wewnątrz mediów, czyli autocenzurą i cenzurą redakcyjną. Chodziło głównie, zależało mi bardzo na tym, to co odkryłem, to był fakt, że ci cenzorzy, czyli radcy, nie zaistniała żadna potrzeba, żeby oni usuwali informacje, które były objęte tymi zapisami, czyli tymi instrukcjami konkretnymi, prawda? Z tego wynikało to z faktu, że dla wszystkich tych zatrudnionych w mediach dziennikarzy i redaktorów było oczywistością kryterium, którym muszą się posługiwać, żeby usunąć treści niekorzystne dla pracodawcy, którym był reżim komunistyczny, prawda? W związku z tym nie było nawet potrzeby. Zdarzało się niezmiernie rzadko. Ja na przykład w ciągu 18-miesięcznego pobytu w tym urzędzie natknąłem się tylko na 2 przypadki ingerencji cenzorskich dokonanych w oparciu o te zapisy i zalecenia z tej książki. I to mnie bardzo zdziwiło wtedy i sobie uświadomiłem stopniowo po pewnym czasie, skąd się to bierze. Czyli po prostu funkcjonował ogólny zapis, oczywiście nie pisany, tylko wyłaniający się w świadomości tych ludzi zatrudnionych tam, który można by było sprowadzić do mniej więcej takiej treści. Nie wolno dopuszczać do publikacji żadnych informacji, żadnych opinii i żadnych interpretacji, które podważałyby słuszność ideologii marksistowskiej, jak również stawiałyby w złym świetle panujący w PRL ustrój polityczny.